Cześć tu! Oluś i tato, siemano, niezłe! No co? Gawędziano! Przeglądano comiesięczny przegląd pracy, a dziś coś niesamowitego, bo oprócz standardowych Super Pinków, T-Racersów, pierwszy raz otworzymy coś takiego, co się nazywa Star Monsters, a tutaj jest kolorowanka, która się nazywa Stworków Potworków. Świat przyjaciół, stworków, potworków. Zobaczymy, otworzymy to pierwszy raz w życiu. Piszcie w komentarzach, jak Wam się spodobają te figurki. Nie wiemy, jak wyglądają, co tam jest. Jest napisane, że chyba dwa potworki są w jednej saszetce i dwie stickers, czyli chyba naklejki, z tego co dobrze kojarzę. Zaczniemy od tego. Pokażemy, jakie są tam rzeczy do kolorowania. I potem będziemy. Tylko najpierw, no ale to tutaj. Tych pamiętajcie, z tych twardszych jest taki, są przyklejone, no to dawaj, odkleję Luniu, Pończuniu. Jak myślisz, będzie Ci się podobało? Ciekawe, czy to jest w takich boksach 50. Okej, okay, tu mamy 3 saszetki, poczekaj. No ale najpierw saszetki. Nie, saszetki nie, poczekaj, tylko pokażę. Widzicie, one się nazywają Star Monsters. Niech któryś z Was, kto znosi na angielski, odpowiednio nam to przetłumaczy. Czy to jest gwiazda potworów, czy gwiazdy potworów, czy potwory gwiazdy, czyli gwiazdy wśród potworów. Czyli na przykład jak u nas, na przykład na YouTubie gwiazdą jest Freeze, albo Blowek, albo kto tam jeszcze? Rezi. Dobra, zobaczmy. Są tutaj takie potworki. Takie. Przypominają troszkę jakieś zwierzątka. Zobaczymy, jak będą wyglądały. Uzupełnij tabelkę. Poczekaj, Olusiu. Ucz się i baw ze stworkami, potworkami. Za każdym razem, kiedy pokolorujesz jednego stworka, potworka, poznajesz jedną gwiazdkę. Poznajesz czy dostajesz? Poznajesz. Okej. Okay. Zobaczmy. Fajnie, bo zobaczcie. Tu są te potworki do pokolorowania. Są pokazane, jak wyglądają w oryginalnych kolorach. Zdobądź 5 gwiazdek. I tu musisz, paleta kolorów, musisz kolor podstawowy, żółty, a dlaczego żółty? Zielony, żółty i niebieski. Ale ja tu nic niebieskiego nie widzę. Ja tu widzę tak, jak zobaczcie. On tu ma troszkę jakby plecy, taką lekką poświatę żółci. A skąd, czemu niebieski, nie wiem, napiszcie w komentarzu, chociaż to jest taki zielono-niebieskawy, taki seledynowy kolor. I tu jest pierwszy... To wygląda strasznie. To wygląda strasznie, masz rację. Zobaczcie, jak ten... Co ty pokazujesz mi teraz, no już? Zobaczcie, ten jak wygląda strasznie. I on się nazywa... Cześć, jestem Duki. I tu jest, a ten pierwszy, Viver. Czyli wszystkie potwory mają swoje... A ten nie będziemy wszystkie zdradzać. Dobra, czy zdradzamy? Nie zdradzamy. Nazywam się Gemaki. Gemaki, super moc. Rosną, kiedy podają sobie ręce. Ujacie, ale gacie, czyli zobacz, byśmy sobie podawali ręce i ty robisz, no, ty tak podajesz ręce? Podaję. Trzyma, a ty... I takie drzewo. Okej, zobaczmy szybciuchem, co tutaj jest, kolejne potworki, nie będziemy wam wszystkich nas zdradzać, bo musicie to zobaczyć, my też musimy się rozeznać, co to jest. O, zobaczymy jeszcze, jednego pokażemy, który według Olusia jest fajny. Może na końcu pokażemy, który z tych. Tak? Nawet nie jestem. Pokażemy któryś z tych, jak Olek pomaluje i ja wstawię na koniec filmu zdjęcie z pomalowanym potworkiem przez Olusia. Są dwa. Ten się Olusiowi podoba, zobaczcie. Co ty robisz? Uspokój się. Dobra. Są potworeczki, jest dużo do kolorowania i są jakieś bracia, co ty? Brill się nazywają, błyszczą w ciemności. Jeszcze tu mamy fajnie, bo nie dość, że jest kolorowanka, to jeszcze opisują nam wszystkie potworki. Czy je pozna? Poznajemy. Czas na zabawę. Znajdź Twoich ukrytych 27 przyjaciół i zdobądź 5 gwiazdek za każdą odpowiedź. Zobaczymy tak na szybko. Poczekaj, włączę. Ostatnią rzecz z tej gazetki pokażemy. Włączę nagrywanie i zobaczymy, Olusiu, ile znajdziesz prac. Dobra, bo znaczy nie prac, tylko potworków. Pokazuj potworki. Gdzie widzisz? Jeden, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty,
Szósty, siódmy. Poczekaj, po szóstego pokażę, zbliżę. Jest tam w chmurce. Tu też jest. Tu też w chmurce. Tam ósmy. Nawet balonion tu jest. Aha. Tu jest schowany. Tak, ósmy. Ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty. Resztę będziecie musieli sobie znaleźć sami. Prawda? Nie będziemy wszystko wam zdradzać. Subcio, jak się podobają jak na razie? Uuu, to jest dobra. Baby Jaga. Tak, no zobacz. Baby Jaga od żownica. Co ty znowu z Kasles? Dobra, Oluniu. Czyli tu ciekawe jestem, czy są wszystkie potworki. Musicie zobaczyć taki zestawik. A właśnie, te wszystkie gazetki wydaje Ediba. Zabawki w tych gazetkach są od Magic Boxa. Czyli pewnie współpracują, tak? Dobra. Oluniu, Ponczuniu, to pierwsza. Pierwsza, trzy. Uwaga. Ale zobaczcie, jakie on ma ręce. Zobaczcie, nie no, ludź. Gdzie ty żeś? Co, nie możesz otworzyć? O, mam, tata, nie otwieram. Dobra, dobra. I uwaga, otwier... Tak, są dwa potwory. Zobaczcie, pierwszy. Zobacz, jest tam jakaś gazetka, żeby nam powiedzieć. Takie plastikowe są twarde, nie takie miękkie jak Zinksy albo Finksy. Zobaczcie, ten jest fajny. I są dwie naklejeczki do tego, czyli w jednej saszetce są dwa potworki i dwie naklejki. Dobra, lecimy dalej. Otwieraj, Olusiu, dalej. Tata, akurat na ci trafiła. Nie, to nie jest żadna z tych. Czyli mamy dwie różne naklejki. Zobaczymy, czy która z naklejek trafi nam się z potworkiem. Odprząknij. Zrób tak. Uwaga. A z życiem, co ty, synu, dzisiaj jesteś taki... Uj, taki fajny. O, zobacz, a ten slime coś się wylało na niego. Ktoś pewnie jakiś inny potwór kichnął. Ten trochę podobny do żmii. A ten, pokaż, do kogo? Trochę jakby posąg, nie wiem, do czego. Albo sowa. Naklejki, uwaga. I naklejeczki mamy jakąś ala ropuchę i ala pionek. Patrz, kogo mam? Go. To nie jest on. To jest. Nie, to nie jest on. Napiszcie w komentarzu. To nie jest, nie, to nie jest on. Zupełnie inny kształt ma, Olusiu. Dawaj. Trzecie. Ostatnia. Taram, tam, tam, tam. Ślimak? Ty lubisz ślimaki. Trochę jak ślimak taki. Jak kulko ślimak. Zobacz, jak on wygląda. Szkoda, że nie ma tutaj gazetki. I jest taki trochę jakby piesek. Zobaczcie. Mamy jakiegoś strażackiego naklejka. No właśnie, ciekawe, czy tu w tych... Napiszcie, napiszcie w komentarzu, czy już znacie te zabawki. Już znacie te zabawki i czy wśród nich jest jakiś ultra rzadki, bo na razie my pierwszy raz może się dowiemy tego tu z tej kolorowanki. I jak są, czy są jedne, czy są jakieś złote, czy jakieś krystaliczne. Są złote. Znaczy on tak tylko może wyglądać, to jest naklejka, to inaczej też wygląda. Niestety nie trafiliśmy z żadnej z naklejek takim samym jak ten. Jak ci się podobają te nowe w ogóle? Fajne. Bardzo fajne, mi też się podobają. Jak będziecie chcieli, żebyśmy coś takiego otworzyli, no zrobili... Najbardziej mi się podoba ten. Zrobili unboxing, to napiszcie w komentarzu. Dobra, dobra, lecimy dalej. T-Racersy. I poczekaj, T-Racersy. T-Racersy. Dobra, otwieraj. To jest najnowsza seria. Uśmiechnij się. Najnowsza seria, czyli to już czwarta. Dwie gazety. Nie, to nie są dwie gazety. To są dwie gazety. Nie, to nie są dwie gazety. Mądrusiu, nie ma racji, ale na to postawi mi kolację. Pierwsze, tak, w tym zestawie mamy wielki plakat z postaciami, ale z różnych serii chyba, tak? Poczekaj. Z wszystkich. Z wszystkich serii? Tak. Z wszystkich. Odchrząknij, synu. A z drugiej strony mamy czaderski tor do ścigania, do jeżdżenia. Kiedyś już się na takim ścigaliśmy, nie wiem, czy pamiętasz. A mogę pójść na chwilę pod T-Racersa? Możesz pójść na chwilę pod T-Racersa, przejedziemy tutaj po tej dróżce. Zobaczymy, a ja w tym czasie zobaczę, co jest w gazetce. Zaraz tu Oluś będzie jeździł, tu mu postawimy jeszcze potwory. Olek, tylko się nie tam zabij tam. Tu postawimy mu potwora na drodze i tutaj ślimak wychodzący. Nie, auto gamera, tam mamy pszczołę. Dobra, gamera, w zestawie jest pszczoła, która jest zawsze wesoła, wej, bo pszczoła, ja mam taką ksywkę, czyli przezwisko pszczoła.
Dawaj. Patrz, a postawiłem gdzie się ci. Obojętnie. Postawiłem ci tutaj potworki, stworki, które będziesz musiał omijać. I musisz tak dojechać, tu przeskoczyć, tylko poczekaj, włączę drugą kamerkę. Ale masz to zrobić w trimminga, ok? Zobaczymy, czy doliczę do 10. A co ty robisz? Nie, nie! No nie wierzę. Widzicie łobuza? To są przeszkody. To są przeszkody i tu są potworki, które chcą ci zjeść. Masz nie uderzać. Uwaga! Poczekaj. Olek, poczekaj. 5 minutes later. Dobra, Olek, jedziesz. Pierwszy omnięty, prawie wypadł z toru, ale jedź normalnie, rączką. Uważaj na pachołki. Łop! Spadłeś. Dawaj, jeszcze raz, ale szybko, nie puszczaj go. Jedź, cały czas trzymaj w rączce. Omijasz. Skok, bum! Uważaj, bo tam z kanału wychodzi ślimak. Żebyś nie wpadł do kanału i omiń ślimaka. O, jedzie coś na mnie! Jedziesz i wyjeżdża. Okej, naprawdę można się połączyć z tych gazetek. Fajnie by było mieć w każdą i coś połączyć. A jeszcze mamy oprócz tego super film. A zobaczmy, co jest w gazetce. Tak, naszy, ciochu. A tata, my mieliśmy taką jeszcze jedną. Wiem, siadaj. Gdzie ona jest? Na okładce jest ulubiony gamer, którego nie trafiliśmy, pamiętasz? Trafiliśmy całego. Przecież to jest nawet auto gamera. No tak, ale nie mamy postaci gamera. A, oj, sklerota, to mówię wam, nic nie pamięta, co się dzieje na odcinkach. Zobaczmy, pewnie są opisani, tak jest, wszystkie nowe postacie i ich pojazdy opisane, co jest naprawdę bardzo ważne. Standardowo komiksik. Otrząknij, synuś. O właśnie, jak macie, was coś drapie, to otrząkajcie. O, jest przypomnienie o poprzednim super ultra rzadkim. Tu, widzisz? Który był Ice Flame. Dalej, tu mamy grę, planszóweczkę, możemy sobie zagrać. Planszóweczką chodzimy, czyli potrzebna kostka i mogą być ludziki jako pionki, czyli bierzecie ludziki z T-Racersów i sobie nimi chodzicie. No można tym, to widzowie tam nie widzą, co to jest? Stworki, potworki. Okej, opisany super ultra rzadki z najnowszej serii. Komiksik, to już mówiłem. I zobaczcie, bracie kamracie. Zmontowania zabawy. Tu. Ale nie teraz. No Olek, no psyklaj się na czoło. Zobaczcie, jest też. Tylko to trzeba najlepiej podkleić czymś twardszym. I do zmontowania. Tylko co to jest do zmontowania? Poproś o pomoc. Jest tu pokaz. A, taki garaż. Zobaczcie, tu jest. Garaż do zmontowania, gdzie może wjechać auto i zamykacie sobie, widzisz? Taki. To można zmontować, tylko najlepiej podklejcie sobie jakimś czymś twardszym, tak? Tak, Olusiu? Co, dobrze się czujesz, Olusiu? Pokaż czułko. Dobrze, no to jakoś życie trochę, bo taki jesteś, wiecie, jest późno. Może dlatego jesteś trochę zmęczony? No to co nic nie mówisz, nie ten? Się zachowujesz tak wszystko z głowy. O! Zapomnieli łapkę w górę. Subskrypcja i dzwoneczek! Właśnie, i pamiętajcie, dawajcie dużo łapek w górę. Czoła jest wesoła. Jak będzie 100 łapek w górę, postaram się załatwić, żeby otworzyć potworki, czyli Stars Monster. Okej, została nam ostatnia gazetka. Tu masz tak samo odklejane. Daj ci złapie, żebyś miał łatwiej, kochanie. O, tu masz, dobra, i sobie otwieraj. Proszę. Uwaga. Otwieramy, jeszcze nie mogę zobaczyć. Taka ciekawe, co trafimy w saszeteczkach, bo są aż 3. Tu też jest kolorowanka. Czy tu też coś pokolorujesz, żeby na końcu filmiku wrzucić? Tym razem najpierw saszetki. Najpierw saszetki? O, albo najpierw jedna. Odtrząknij. Najpierw jedna? Nie, nie odtrząknąłeś. Nie, to zrobiłeś a masz dobra, robić. Okej, otwierasz. Pierwsze, co mamy? Krystaliczne karciochy. Wszyscy znają karty. Kto gra w karty, ten co ma? Łeb obdarty, więc nie graj w karty. Kolejna, druga. Synu, zapraszam. I w drugiej mamy kolejny krystaliczny. I co to jest? A, inaczej kotwica. O, kotwica to nie martwica.
i kolejne. I same krystaliczne, o, ale. Nowy... Mamy go! Pędzel mamy. Mieliśmy w tym kolorze. Mieliśmy, on znowuż nie pamięta. Nie mieliśmy! Mieliśmy. Nie mieliśmy! I co wie? Przyznajcie, że. Napiszcie, kto ma rację. Jeżeli ktoś oglądał z otwierania nie 9 serii, tylko serii Guardians of Kazum, to napiszcie, kto ma rację i czemu Olek znowu stawia mi kolację, bo ja mam rację. Trafiliśmy takiego. Trafiliśmy przecież praktycznie wszystkim. On gada głupoty. Nawet nie wiem, czy któreś na nagrodę nie poszło, wiesz? Dobra, zobaczmy, co jest do kolorowania, bo tu są... O, jest Charger. Na początku jest oczywiście ultra rzadki. Kazum Blast. Poza tym są wszystkie złote. Jeden srebrny, jak już widzę. To są... Dobrze, dobrze. Wszystko jest dobrze. I mamy też oczywiście Kazum Kidy. I tutaj mamy buta. I mamy też Jety. Ciekawe, co tu jeszcze jest do pokolorowania. Kolejny Kazum. O, twój ulubiony pas, tak? Ty też lubisz pas. Pas, jest pas mistrzowski. The champion. We are champion, my friend. Nie, to nie tak leciało. O! Ukryte imię. W labiryncie w grze wideo ukryte jest imię jednego z członków drużyny Game Breakers. Czy zmieniając układ liter uda ci się ustalić, jak on brzmi? Czyli oprócz malowanek są też oczywiście zagadeczki. Coś tutaj jeszcze jest. Kolejną zagadką jest metalowy labirynt. Olek w labiryntach jest dobry, już nieraz przechodziłeś, prawda, Olusiu? I co by tu jeszcze, co by tu? Tutaj mamy gitarę. Nie zaczynaj z tym na ucho, powiedz, to ja najwyżej wytnę. Mów. No, czy mogę pójść teraz po maskę? Możesz, ale po co chciałeś wyciąć? To nie teraz, na koniec, na pożegnanie. Założysz ją i przyjdzie, że się pożegnasz w masce, okej? Okay? Dobra? Dobra, dobra, to jest zupa z bobra, a jeszcze lepsza z czego? Abrakadobra. Z wieprza. Nie będziemy wam oczywiście wszystkich pokazywać. Jest hamburger i tutaj to. I to nie powiem wam. O, jest to. Ten, co nam się bardzo podobał. Pamiętasz? Jak myślicie? Teraz niech ktoś napisze w komentarzu, co to takiego dobrego tu jest do pomalowania. Słodkie jest na pewno. Piszcie w komentarzu. Bo ktoś zobaczy. Kolejne to. I na końcu... A, na końcu macie jak zwykle podpowiedzi, co i jak. Co? Nie, nie podpowiem ci, bo sobie rozwiążesz. Olusiu, zaraz idziesz po maseczkę, powiedz tylko szybciuchem, kolorowankę, którą pomalujesz i wstawimy jedno na koniec filmu. Zdjęcie. Z potworów. A z zwinksiorów nie? Zwinksiorów? Dzisiaj tylko jedno. Może przy następnej okazji pokażemy wam pomalowane. A dziś ja muszę zmontować film, on musi pomalować i w międzyczasie wstawię to na końcu filmu. To idź po maskę. Let's go in the flow. Czyli dzisiaj, mili państwo, ja w tym czasie powiem, że tak. Otworzyliśmy jakąś nowość. My nie znamy, może już jest na rynku Star Monster. Piszcie w komentarzu, czy wy już to znacie, bo my nie znamy. I czy piszcie w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy zrobili unboxing tego. Bo ja już bardzo chcę, bo jestem bardzo ciekawy. I to jest kolorowanka Świat Przyjaciół Stworków Potworków. Mamy też gazetkę Superfilm Guardians Kazum, gdzie też jest do kolorowania i są zagadki, i są trzy saszetki, gdzie my trafiliśmy trzech nieultrarzadkich. Chciałbym. Trzech, Olusz, nie pokazuj się. Jak ona, nie krystalicznych? Ona krystaliczne się nazywała, czy żelowe? Jak ona się nazywa? Krystaliczne, okej. I oczywiście trzecia, T-Racersy, gdzie jest komiksik, są opisane wszystkie najnowsze postacie, bo nowa seria wleciała niedawno do sklepów. A to przedstawiam wam stworka potworka. Był ze mną Olek, Olo dziś prowadzi ten kanał ze mną. Jak się potworze zwierz? Octibara mówi wam Bara.